rozmawiamy z panem Krzysztofem Krzywakiem na temat właśnie minionej kadencji 2018-2024, ale też o perspektywach na przyszłość w ramach takiej luźnej rozmowy. Także panie Krzysztofie, co się udało w tej kadencji dla naszej poprawy, naszego bezpieczeństwa tego zdrowotnego osiągnąć? Ja bym powiedział trochę nawet dalej, że nie w kadencji, ale w ostatnim dziesięcioleciu się zmieniło bardzo dużo w gminie Zmoszynek w zakresie ochrony zdrowia. Mieliśmy takie sytuacje, kiedy wielu lekarzy odeszło na zasłużoną emeryturę. No i trzeba było poszukiwać nowe podmioty w tym zakresie. Udało się namówić dwa podmioty, czyli Centrum Medyczne TopMed, a później po odejściu dwóch gabinetów dentystycznych pana Sikora Klinik, żeby w to miejsce weszli. Trzeba tu także zaznaczyć bardzo wyraźnie, że szukając tych podmiotów, inne podmioty medyczne nie były za bardzo zainteresowane, żeby w Zmoszynku zafunkcjonować samodzielnie. Przede wszystkim z braków kadrowych. Braku kadrowych, czyli braku ludzi. Tak. Bo miejsce, lokum, to raczej było zawsze bardzo dobre. Atrakcyjne i dobre. Tak. Nasze działania jako gminy w tym zakresie można było podzielić na takie dwa sektory. Jeden obszar to jest działania w zakresie organizacyjno-infrastrukturalnym oraz działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W tym pierwszym, ciągle co pan burmistrz jakby podkreślał, to jest ten wielki sukces, że udało nam się umieścić wszystkie podmioty w jednym obiekcie, w przychodni na ulicy Długiej. Generalnie wyremontowaliśmy wszystkie pomieszczenia dla Centrum Medycznego TopMed pod podstawową działalność medyczną oraz pod ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Przekazaliśmy im sprzęt, który pozostał po poprzednikach. Także wyremontowaliśmy pod wszystkie gabinety, pod termomodernizację całego obiektu oraz pod gabinety stomatologiczne. Także ta działalność typowo infrastrukturalna oraz organizacyjna była na bardzo dobrym poziomie. Natomiast drugi ten aspekt to jest właśnie ten aspekt profilaktyki i promocji zdrowia. No i tutaj można byłoby powiedzieć w ten sposób, że najbardziej zrealizowaliśmy się w zadaniach w realizacji Narodowego Programu Zdrowia, bo co roku właściwie realizujemy od 25 do 30 zadań z tego programu. Wydajemy na to ponad 1 000 000 zł, a uczestniczy w tych działaniach ponad 7 tysięcy osób. To jest takie duże jakby przedsięwzięcie, które skupia... Rozumiem, taką... To są takie te działania profilaktyczne za darmo, czyli korzystający z tych programów nie płacą. Tak jest, bo mamy... Byle przyszli skorzystać. Tak jest, mamy ostatnie nawet program wczesnego wykrywania osteoporozy, gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na kwotę 252 tysiące zł. Pierwsze badania odbyły się w lutym. 8 kwietnia rozpocznie się druga tura tych badań, czyli kolejne panie zostaną przebadane w tym zakresie. Mamy bardzo dobrze realizowany program profilaktyczny raka piersi i raka szyjki macicy, gdzie na zaproszenie naszej gminy przyjeżdża mamobus, gdzie co roku około 350 osób zostaje przebadanych, a przez gabinety ginekologiczne, które także z naszej strony jakby tutaj stwarzamy dobre możliwości, otrzymuje około 1800 porad kobiety. Ale też dofinansowujemy, bo chociażby za dojazdy, nie? Mało tego, za dojazdy, za wyposażenie, dotacje celowe na zakup sprzętu. Przecież ostatnio zakupiony przecież aparat rentgenowski dla Centrum Zdrowita. To ostatnio zakupiony sprzęt dla Sikora Klinik. Tomograf komputerowy, nie? Czyli to są te sprzęty, które trochę kosztują, ale cóż nie robi się dla mieszkańców Zmoszynka. Robimy przecież programy wspierania, wykrywania wczesnego wad wzroku i słuchu dla dzieci klas pierwszych. To także jest program, który jest dofinansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia. Co roku to jest badanych około 80-90% tych dzieci. Dwukrotnie robimy badania dla osób starszych. Badamy układ krążenia, nerki, prostatę, tarczycę. To także jest pewien układ w stronę mieszkańców, żeby w tym kierunku... No ale też równo traktujemy wszystkie podmioty tu korzystające, bo poczynając od nowego szpitala, właśnie klinika, ta Sikora Klinik, jak również TopMed, to wszystkie korzystają z podobnych tutaj, jak gdyby na takich tych pomocy naszej, jeżeli chodzi o zakup sprzętu, wyposażenia.
Tak. To widzimy. Oczywiście ostatnio przed chwilą rozpoczęliśmy remont w gabinecie ginekologicznym nowego szpitala, ale tylko po to, żeby poprawić komfort pracy lekarza, ale zarazem, żeby też kobiety czuły się bardzo komfortowo, przychodząc właśnie do lekarza ginekologa. Ale tak przebudowujemy ten gabinet, żeby w momencie, kiedy lekarz ginekolog nie przyjmuje, mogli skorzystać pacjenci, którzy przychodzą do gabinetu stomatologicznego, dlatego że w tym gabinecie będzie umieszczony unit, który zakupi Sikora Klinik. Natomiast pacjenci, którzy oczekują z funduszu na świadczenia, będą mogli częściej jakby z tego gabinetu korzystać. Będzie trzeci gabinet, tak jest. Tylko i wyłącznie pod usługi z Narodowego Funduszu. Tak jest. I to już od 15 kwietnia takie ruchy będą wykonywane, bo remont jest w toku. A co z tym ratownictwem medycznym? Mówię tu o karetce pogotowia i tym takim funkcjonowaniu pod stacji pogotowia w Zmuszynku. No bo to też jest jak gdyby inicjatywa gminy, a nie, że tak powiem, Narodowy Fundusz pokrywa koszty dla nowego szpitala, ale generalnie utrzymanie placówki w Zmuszynku to jest taki dodatkowy jakby koszt. To jest dodatkowy, on kosztuje, bo jest użyczenie tych gabinetów i korzystają z tego. Natomiast mieszkańcy Zmuszynka czują się jakby bardziej bezpieczni, bo zanim karetka by miała dojechać ze Świebodzina czy z innej miejscowości, jednak ten dojazd jest troszeczkę szybszy. I wtedy mamy podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalną i pogotowie. Tu przypomnę, że właśnie wydaliśmy, czy podpisaliśmy umowę na zakup nowej karetki pogotowia właśnie, która będzie stacjonowała w Zmuszynku i będzie nas obsługiwała. No właśnie, jest to bardzo korzystne. Teraz także jakby szukamy pomieszczenia, bo zaczęła się także sytuacja takiej blokady w laboratorium Alabu, więc już poczynione zostały kroki, żeby uruchomić kolejny gabinet zabiegowy, który będzie obok tego laboratorium, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć i usprawnić tą jakby działalność. A jakie takie pomysły na najbliższe lata? No pomysły. Zagospodarowaniem obiektu, ale też specjalistów, lekarzy w ogóle. To znaczy w pierwszej kolejności pan burmistrz rozpoczął już te rozmowy z właścicielami. My już pracujemy z dyrektorami Centrum Medycznego TopMed. Odbyło się kilka spotkań, żeby usprawnić zdecydowanie rejestrację pod rejestrację lekarza rodzinnego, ale chodzi o taką rejestrację szybką, telefoniczną, przede wszystkim w poniedziałki i we wtorki, bo tam jest bardzo trudno się dodzwonić, zabezpieczenie na te dwa dni większej ilości lekarzy, no i wprowadzenie tak zwanego dyżuru pomocy doraźnej w soboty, żeby także rozładować te dni poniedziałkowe i wtorkowe. Staramy się tak rozmawiać, żeby ten pilotaż, bo to pierwsze trzeba to sprawdzić, jak to zafunkcjonuje, chcielibyśmy wprowadzić już w kwietniu, więc jest to taki bardzo gorący temat i zobaczymy, jak będzie społeczeństwo odbierało tą sytuację. Zresztą jest to jakby taka inicjatywa ze strony mieszkańców oddolna, że widzą taką potrzebę, żeby nie jeździć po SOR-ach z dziećmi, szczególnie jeżeli chodzi o matki z dziećmi, które chorują przeważnie, tak się zdarza, że właśnie w piątek wieczorem albo w sobotę. Tak, i to widzimy po rejestracjach poniedziałkowych i wtorkowych, kiedy bardzo dużo jest pacjentów, którzy chcieliby się dostać do lekarza. I dlatego ten ruch jest taki bardzo korzystny i jak się sprawdzi, to na pewno rozwiąże zdecydowanie tą kolejkę. No i przede wszystkim namawiamy TopMed, żeby uruchomił zdecydowanie tą linię rejestracji telefoniczną, żeby ona była sprawniejsza. Żeby nie było czekania 10-15 minut, tylko żeby szybciej ten telefon rejestracyjny zafunkcjonował, przynajmniej przez te dwa dni. A jak jest z nowymi specjalnościami, bo wiem, że te rozmowy też są prowadzone tam. Ale jeszcze chciałbym wrócić do tego, że jest taka w założeniach planistycznych, taka koncepcja w przyszłości, bo kolejny gabinet lekarza rodzinnego szykuje się do zakończenia swojej działalności, żeby cały POZ zszedł na parter. Natomiast na górze uruchomić szpitalik tak zwanego jednego dnia, czyli przyjęcie, zabieg chirurgiczny i wyjście w przeciągu 24 godzin. Rozumiem, że też mówimy o ortopedii. Natomiast na dzień dzisiejszy już po współpracy z TopMedem został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o poradnię ortopedyczną, o poradnię kardiologiczną, no i czekamy na rozstrzygnięcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, więc jeżeli tak, to myślę, że na dzień dzisiejszy 7 poradni specjalistycznych, które u nas funkcjonują,
to myślę, że za jakiś czas będzie ich 10. I oby tylko Narodowy Fundusz no, z takim okiem algorytmu dobrze dopasował się do naszych potrzeb. Bo rozumiem, jeżeli te poradnie się, a szczególnie ta ortopedyczna pojawi, to znowu będą jakieś tam na pewno potrzeby zakupowe, jeżeli chodzi o wyposażenie w porządny sprzęt. No ale niedawno TopMed dostał także dotację na doposażenie w nowy sprzęt i w nowe pod nowe poradnie specjalistyczne. Natomiast dużym gwarantem na dzień dzisiejszy to jest aparat rentgenowski, który no, spełnia... Zapewnia szybką obsługę. Tak, nowoczesny, elektroniczny. Dobrze obsługiwany, jeżeli nie ma jednego... Elektronicznie podłączony tak na jest, komputera, nazwa tak informacja jest, przychodzi do lekarza. Tak jest. My niekiedy chcemy takich oczekiwań, żeby to było już jutro, nie? My ciągle chcemy coraz lepiej, natomiast no, bądźmy realistami. Widzimy, co się dzieje w innych gminach, jak gminy borykają się z lekarzami, już nie mówiąc nic o lekarzach specjalistach. To jest bardzo trudna sytuacja, więc Zwłoszynek jest naprawdę w takiej dosyć stabilnej sytuacji i teraz tylko i wyłącznie udział gminy jest w tym, żeby rzeczywiście to się rozwijało. A czy mamy takie rozeznanie procentowe, ilu pacjentów, jakby szczególnie jeżeli chodzi o POZ, korzysta z sąsiednich gmin? No nie, bo nie, specjalistyka to na pewno przyjeżdżają i korzystają. Tak, nawet 40% z zewnątrz przyjeżdża do naszych specjalistów, nie? Czyli tak 60% naszych jest obsługiwanych, a 40% takich. Natomiast nie badaliśmy jeszcze pod względem POZ-u przyjazdu innych pacjentów. Bo wiem, że dużo jest zaproszenia, tak, też tak, pacjentów, którzy tak, się przerejestrowują tu. Mało tego, dzwonią do nas, czy u nas Centrum Medyczne rejestruje pacjentów spoza gminy Zwolszynek. Więc ode mnie otrzymują informację, że tak, natomiast w pierwszej kolejności są pacjenci ze Zwolszynka przyjmowani, natomiast nie ma blokady jakby... Bo też nasi wracają, nie? Którzy gdzieś tam byli zarejestrowani w Zwolszynie, w Bawimoście, tak. Kargowej nawet słyszałem, także tak, takie tak. Powroty się to odbywają. Tak, Zbrujec, no, Strzela, bardzo dużo tak. Osób korzysta z tego POZ-u, nie? Także jeżeli uda nam się rozładować jakby te dni sobotnie, o poniedziałkowo-wtorkowe, na pewno sytuacja się ustabilizuje, a myślę, że TopMed i Sikora Klinik robią wszystko, żeby jak najlepiej spełniać swoją misję, którą tutaj przejęli i powinniśmy jakby patrzeć z takiego horyzontu pozytywnego na ich działania. Oni nie obijają się, nie łamią gruszek w pietruszce, tylko cały czas działają, żeby jak najwięcej tych najlepszych lekarzy tutaj zatrudniać. Przyjeżdżają nie tylko ze wschodu lekarze, ale też z Poznania, czyli te doświadczenie pomocy dla pacjenta jest coraz czyli lepsze. I doświadczeni młodzi tak, lekarze tak. I tu stomatolodzy tak. Też. Ja myślę, że ta dobra współpraca gminy Zwolszynek z podmiotami medycznymi, z Narodowym Funduszem Zdrowia, wspierana przez nasze jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, to jest taki efektywny, realny, kompleksowy program dbania o zdrowie. Czyli podsumowując, możemy się czuć bezpieczni, tak? Pod względem zabezpieczenia i tu jakby stabilne takie zabezpieczenie to medyczne, prozdrowotne na terenie gminy. Mamy zabezpieczenie w POZ-cie, w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w ratownictwie medycznym, w doradztwie i w profilaktyce. Nie zapominajmy, że mamy także centrum rehabilitacyjne, które działa na ulicy Kosieczyńskiej. Dzisiaj także dofinansowane ze strony gminy, także w niektórych przedsięwzięciach. Jeszcze się pojawił taki pomysł, taka możliwość, bo to w sumie rządowa czy krajowa, jeżeli chodzi o takich ratowników szybkiego reagowania, że to powiem, przy straży pożarnej funkcjonujących, to między innymi Krzysztof Patrzała jako pierwszy chce spróbować takiej działalności, czy no tak, no to jest ochotnicza działalność, nie? Jakie jest twoje zdanie na ten temat, tam takiego właśnie zabezpieczania, bo to taka no, szybka motocyklowa pomoc tam z torbą, gdzieś w razie jakichś takich zdarzeń, gdzie nie wiem, no, bywa tak, że karetki pogotowia na przykład nie ma na miejscu, albo no, on może być szybciej tam gdzieś dojechać. Każda inicjatywa związana z pomocą drugiego człowieka jest na pewno warta jakby zainwestowania i promowania takich działań. Już pojawiają się tacy prywatni ratownicy, którzy funkcjonują w dużych miastach i myślę, że Zwolszynkowi też, jeżeli jest taka inicjatywa, warto jakby ją popierać i ją wspierać w każdym momencie. Wszystko to jest najgorsze, jak ktoś w domu nie wie, jak zareagować, jak pomóc, a ma taką potrzebę, to
z każdej sekundy to się robi godzina. Godzina, ale też OPS-y rozpoczęły i nieśmiertelniki, i wiele innych działań, które jakby szkolą i edukują osoby starsze, żeby jak zareagować w niektórych momentach. W szkołach prowadzone są też edukacje związane z pierwszą pomocą. Zaczynamy defibrylatory, także jakby funkcjonują w tych obiektach, więc jest to... We wszystkich obiektach mamy te naszych najważniejszych defibrylatory obecnie na terenie gminy. Chyba nie wiem, tam coś koło 7 funkcjonujące, bo w każdej jednostce OSP, właśnie szkoły, ośrodek sportu i rekreacji, dom kultury, to są wyposażone właśnie w defibrylatory, także to tam taka pomoc też może być. Także w tej ostatniej kadencji, w ostatniej dekadzie, to naprawdę z Wążynkowi zmieniła się całkiem filozofia dawnego myślenia, że mieliśmy służbę zdrowia, my ją jakby ponownie odnawiamy i unowocześniamy, żeby pacjent się tutaj czuł komfortowo. Czyli możemy być bezpieczni. Ja myślę, że możemy być bezpieczni. Dzięki za rozmowę. I musimy się cieszyć, że potrafimy to dobrze zorganizować. Dobrze, dzięki.